Pandemia COVID-19 znacząco przyspiesza, jeżeli chodzi o świat, i teraz to rozłożenie geograficzne zmienia się. To znaczy, wcześniej, no to kilkanaście tygodni temu, mieliśmy ogromny problem w Europie. Dzisiaj Europa, można powiedzieć, że jest pod kontrolą, z różnymi tam mniejszymi wyjątkami, ale jednak jest w znacznej mierze pod kontrolą. Natomiast Ameryka Południowa no, i Północna, w zasadzie obie Ameryki, cierpią, znacząco cierpią. Tutaj dość powiedzieć, że tylko w dniu 22 lipca, na świecie przybyło 300 tysięcy prawie dodatkowych potwierdzonych infekcji. To kiedyś jeszcze, jak ja wtedy z Panią rozmawiałem, pamiętam, 2-3 miesiące chyba temu, no to martwiło nas, kiedy było 30 tysięcy potwierdzonych infekcji Dzisiaj to jest 300 tysięcy. Dodatkowo przez okres kilkunastu tygodni, a tutaj się posłużę swoją taką pomocą, wykresem, tak mniej więcej od marca, od, mniej więcej od, 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 od marca do... Końca maja, ta dynamika na świecie nie przyspieszała. To znaczy, dzień do dnia było mniej więcej dodatkowo 100 tysięcy dodatkowych potwierdzonych infekcji. Tutaj proszę nie mylić infekcji z zachorowaniem i no infekcji łącznie, bo tutaj chodzi o potwierdzone, tak? czyli te faktyczne przetestowane przypadki. Natomiast od, od czerwca mamy regularny, regularny, praktycznie dzień za dniem wzrost na świecie tej dynamiki. I tutaj na, na jednym z, z wykresów, które ja też do państwu przekazałem, tak, widać, bo tam do, oznaczyliśmy taki okres, Ile czasu zajmuje potwierdzenie dodatkowego miliona nowych przypadków? No to wcześniej to były całe tygodnie na miesiące, później to było, prawda, kilka tygodni, dzisiaj to jest kilka dni, 4-5 dni. I to przyspiesza, to regularnie przyspiesza, bo jeszcze kilka tygodni temu, nawet dwa tygodnie temu, no to nie było 300 tysięcy, to było 180-190 tysięcy przypadków dziennie. No więc tutaj Obie te Ameryki faktycznie nie radzą sobie, bo większość tych infekcji płynie z tych, z tych obu Ameryk, ale inne regiony też są bardzo mocno dotknięte, jeżeli chodzi o, o gęstość rozprzestrzeniania się wirusa, bo tutaj no, te 200 przypadków nowych na milion mieszkańców danego kraju, to już jest całkiem sporo i to jest właśnie poziom więcej w, w Ameryce, ale też są inne kraje, takie jak Izrael, prawda, w których też ta statystyka jest bliska około. 200, 200 dodatkowych osób. W Polsce mamy dziennie w tej chwili około 90 osób na milion mieszkańców, więc proszę zobaczyć, jaka to jest różnica. To jest 20 razy mniej. Tak, jeżeli chodzi o nową dynamikę, co nie oznacza, że w Polsce sytuacja też jest świetna, no bo od wielu tygodni, w zasadzie od samego początku pandemii, no mamy te same wyniki. I teraz można tutaj dyskutować, czy te 400 przypadków dziennie to jest prawdziwa wartość, czy to jest wartość, która jest przetestowana, bo w moim odczuciu my cały czas jesteśmy w tej samej fali. Absolutnie z niej nie wyszliśmy i nie można powiedzieć, że jesteśmy czy przed szczytem, czy po szczycie. To jest cały czas mniej więcej te, te, ten, ten sam, to samo tempo rozprzestrzeniania się. Natomiast dodatkowo w ostatnich kilku dniach widzimy także w zasadzie w każdym województwie, bo wcześniej to było tak, że, że, że te, 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 te infekcje pojawiały się w takich dużych skupiskach, tak? a teraz no, w zasadzie w każdym województwie widać drobny wzrost. Robny z Rosji. to jest prawdopodobnie pochodna podróży Polaków, które teraz Polacy prawda, realizują, jak też no, z okresu takiego weselnego, powiedzmy, bo wiadomo, że śluby są bardzo często latem realizowane przy dobrej pogodzie, więc no, tak to wygląda. Tak, Polska wygląda naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o porównanie i na tle świata, i na tle Europy, bo jeżeli chodzi o tą liczbę infekcji na na milion mieszkańców nowych, bo już nie mówimy o tych infekcjach, prawda? mamy trzy województwa takie, które generują najwięcej zakażeń. Jest to województwo śląskie, ostatnio ponownie kopalnie wyszły jako takie no, znowu silne skupiska, ale też województwo małopolskie, które wcześniej nie miało jakoś bardzo dużo infekcji, ostatnio po prostu no, tam mamy, mamy dużo tych takich skupisk małych, ale też mazowieckie, które jest cały czas na, 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 na wysokim poziomie i, i, i ponownie zaczyna delikatnie, delikatnie wzrastać. Zdecydowanie widać tą samą Prawidłowość, która była wtedy. To znaczy, jak mówiliśmy, że Polska. Wtedy nie poradziła sobie do końca z takim szybkim wyhamowaniem tej pandemii, prawda? Bo te 400 przypadków było zawsze i nadal jest. Inne kraje w Europie poradziły sobie i one w zasadzie są na niskim poziomie, mniej więcej cały czas, tak? Tak jak Niemcy, prawda? No, dosyć niski poziom regularnie, tak? Natomiast Szwecja, Polska, no tutaj ta Polska cały czas była obwiniana za, za niewielką liczbę testów i faktycznie ta, ta liczba testów na pewno w jakiś sposób tutaj na to wpływała. Więc no u nas było bardzo bardzo silnie zastosowany lockdown na samym początku i to bardzo mocno pomogło bo ta pandemia się po prostu nie rozprzestrzeniła tutaj wystarczy przez kilka pierwszych dni kiedy ten wirus się dostał do populacji myśmy się wtedy bardzo dobrze schowali i dzięki temu mamy dzisiaj taką sytuację a nie inną